Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Julka i zapraszam Was na oglądanie sierpniowego book haulu. Przybyło do mnie 17 książek, jeśli dobrze policzyłam. I dziś je wszystkie Wam pokażę. I zaczniemy sobie od razu. Rok próby, czyli książka, którą już przeczytałam i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. I jest jednym z ulubieńców miesiąca sierpnia, bo właśnie też w tym miesiącu ją przeczytałam. W sumie to nic dziwnego, skoro kupiłam ją w tym miesiącu, dostałam ją w tym miesiącu. Jest to ponoć młodzieżowa odsłona opowieści podręcznej. Ja tego nie wychwyciłam, dlatego że opowieści podręcznej nie czytałam, ale wiem, że tak może być. Mi bardzo przypominała Toksyczne dziewczyny, więc jeśli Toksyczne dziewczyny Wam się podobały, albo podoba Wam się zamysł, jaki tam autorka, stworzyła, to tutaj też myślę, że przypadnie Wam do gustu. Troszkę dla starszego czytelnika niż w Toksycznych dziewczynach, ale i tak była super, super fajna i bardzo dobra. I chciałabym drugą część. I tutaj mam też Suszę Nila Schustermana, oczywiście, czyli też jedną z bardzo głośnych premier tego roku. Postapokaliptyczna książka młodzieżowa. A właśnie, to w sumie nie tylko Neil Schusterman, tylko też Jarrod, czyli chyba jego syn, napisał razem z nim. Bardzo dobra, mega mi się podobała. I w sumie trafi chyba do ulubieńców tego gatunku, to na pewno. I no, na ten moment najlepsza książka Schustermana, jaką przeczytałam. A przeczytałam tylko to, ale myślę, że i tak będzie gdzieś w topce. Może Kosiarze tylko to pobiją. Przechodząc do troszeczkę cięższych tematów, mam reportaż Joanny Gierak-Onoszko, czyli 27 śmierci Tobiego Obeda. Chyba jeden z reportaży, które chcę najbardziej ze wszystkich, które są na rynku, przeczytać. Obok tego będzie pewnie jeszcze Mizula i Co się stało w Jonestown i Dobry Wilk. Ja jestem tak najarana na Dobrego Wilka, nie wiem dlaczego, ale strasznie bym chciała ten reportaż przeczytać. I mam nadzieję, że uda mi się go kupić na warszawskich targach książki. Już Wam zapowiadam tutaj, jeśli ten film wyjdzie przed targami, że chcę tam sobie pokupować książki i będę tam. Także zapraszam, jeśli chcecie gdzieś tam ze mną sobie porozmawiać czy coś, to w sobotę będę cały dzień. Jestem tam do złapania. No, ale wracając do reportażu. Ponoć bardzo, bardzo mocny i łamiący serce dosłownie. Też wgniatający w fotel, wbijający, roztrzaskujący serce. Mam nadzieję, że ze mną nie zrobi aż takiego bałaganu, ale szykuję się na bardzo trudną i mocną lekturę. Może w tą jesień uda mi się za to zabrać, ale też nie nakładam na siebie presji, bo wiem, że to jest mocna i trudna literatura, ale bardzo chcę. Teraz coś z fantastyki młodzieżowej, co prawda, czyli trzeci tom Okrutnego Księcia, Królowa Niczego, Holly Black. Dużo osób to polecało i mnie też bardzo interesuje w ogóle ta trylogia i też twórczość Holly Black, chociaż myślę, że to mi się spodoba, reszta może nie, zobaczymy. Ja też w sumie ostatnio bardzo rzadko sięgam po fantastykę i w ogóle jeszcze po jakieś serie, raczej tylko jednotomówki czytam, pomijając romanse, które są na przykład trzytomowe albo czterotomowe, jakby never mind. Bardzo jestem ciekawa tej trylogii, chociaż słyszałam, że ma słabe zakończenie, ale zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że też jakby chyba wiecie, że ja jestem tym typem człowieka, który jak zacznie jakąś serię, to czyta ją ciągiem i skończy wszystko i wszystkie dodatki, wszystkie jakieś pierdoły, ja przeczytam wszystko z tej serii za jednym razem i jakby cały miesiąc, mój wrap-up z tego miesiąca to będzie tylko ta seria. Także zobaczymy, jak to pójdzie, jak będę miała troszkę więcej może wolnego czasu, to się za nią zabiorę i jak poczuję takie, że już chcę, to wtedy na pewno będę po nią sięgać, bo jestem strasznie podekscytowana nią i bardzo chciałam ją przeczytać w tym roku. Nie wiem, czy mi się to uda jeszcze w tym roku, bo tak jak mówię, nie nakładam na siebie presji w związku z żadną z tych książek, ale chciałabym je szybko przeczytać. No wiadomo, książki są cudowne. Teraz pokażę Wam dwie książki, które aktualnie czytam. Jedna z nich to Kości, które nosisz w kieszeni, czyli debiut Łukasza Barysa. Ciekawa sprawa z tą książką jest taka, że jak widzicie, autor jest autorem, mężczyzna, a narracja jest prowadzona z perspektywy dziewczynki nastoletniej. W ogóle tutaj pojawiło się słońce, sorki, jeśli tak światło jest źle dobrane, ale na razie jeszcze nie mam żadnych lamp i postaram się coś ogarnąć w najbliższym czasie, bo już się zbliża jesień, więc będzie coraz ciężej ze światłem nagrywania. Ale tak, na ten moment bardzo mi się podoba. Marysia, ostatnia strona, bardzo polecała tą książkę, powiedziała, że to jeden z jej ulubieńców. Mam tutaj też taką piękną zakładkę, o, w sumie do góry nogami. Tak, więc czytam i
trafia do mnie bardzo akurat, więc się cieszę z tego. I mam też Super Fake Love Song Davida Yuna, czyli męża Nicole Yoon, autorki Ponad Wszystko, Słońce też jest gwiazdą. Cóż, Nicole Yoon uwielbiam. A właśnie, ona też napisała Kurs tańca dla niezakochanych, który czytałam ostatnio i bardzo mi się podobał. No z Davidem chyba się nie polubimy aż tak bardzo jak z Nicolą. Przynajmniej na teraz. W sensie na początku ta książka była taka miałka, nudna i w ogóle ciężko mi się było wgryźć. Teraz jestem koło setnej strony i jest lepiej. Na razie cały czas jestem taka, ale to też chyba nie wynika do końca z tego, że ta książka jest jakaś zła, albo nudna, albo cokolwiek innego, tylko ja już w tym momencie tracę nastrój na romanse. Ja już teraz nie będę czytała romansów, chyba żadnych. Na pewno robię sobie przerwę, bo czytałam ich bardzo dużo przez lato, przez wakacje i już powoli czuję troszkę takie czasem zażenowanie niektórymi scenami, chociaż ja uwielbiam romanse, bo są moim takim guilty read, ale no tutaj już powoli coś zgrzyta, a nie chcę, żeby tak było, bo wiem, że ta książka mogłaby być super świetna i dużo bardziej doceniona przeze mnie, gdyby nie mój nastrój na ten moment. Ale dokończę ją, na pewno recenzja się pojawi na Instagramie i tam będziecie mogli sobie zobaczyć, ale spójrzcie, jak ona jest cudownie wydana. Uwielbiam, kiedy wydawnictwa robią taką robotę, że po prostu mamy takie zagraniczne wydania piękne i one się tak super prezentują. Mega mi się to podoba, kiedy okładki nie są zmieniane lub są robione w takim zagranicznym stylu, gdzie widać, że są tak się wszyscy przyłożyli do zrobienia tej okładki. Mówiłam wcześniej o Nilu Szustermanie i teraz znów do niego wrócę z książką Gra o świat. Mam chyba wszystkie książki wydane w Polsce, które ten autor napisał, czyli tam Kosiarze, Kosodom, Gra o świat, Susza, Rozdarci, Podzieleni, Głębia Challengera, chyba te wszystkie tylko są w Polsce wydane, nie ma nic więcej. Bardzo mnie interesuje, jakby jeśli to jest Neil Shusterman, to ja to biorę w ciemno, wiem, że to mi się spodoba na 100% i ta książka, mimo tego, że wzięłabym ją w ciemno i tak, to interesuje mnie bardzo i teraz będę ją niedługo zaczynała, bo jakoś przez tą książkę, którą teraz czytam, która mnie zupełnie nie porwała jakoś niesamowicie, to mam troszkę taki zastój czytelniczy i nie mogę się zabrać za kolejne, więc na pewno tą sobie spróbuję dokończyć, może dzisiaj albo jutro, już tak przysiąść do niej i spędzić z nią trochę czasu. I zabiorę się za tą na pewno. Bardzo się ekscytuję. Musiałam troszkę zmienić kadr, bo to światło zaczynało iść coraz wyżej i mnie zasłaniać i tam jakoś się dziwnie odbijać, więc nie chcę, żeby wam to przeszkadzało. I przejdźmy sobie do książki, którą widziałam u bardzo wielu osób. Na pewno u Reading Honey Bun, u Przeczytam. To była jej na pewno jedna z ulubionych książek. Miała też post na Instagramie o tej książce. Zuza Zaksiążkowana też tą książkę czytała. Pan Daniel Grupa. No i nie ukrywam, że chyba recenzja Kilka słów pana Daniela o tej książce najbardziej mnie do tego przekonały. I oczywiście mowa o Mrokach Borszewicza. Ja też chciałabym sobie kupić Pomroki, ale najpierw przeczytam tą. Albo po prostu kupię kiedyś, bo będę miała taki impuls. I właśnie w sumie ta książka była chyba moim pierwszym, drugim w życiu impulsem. Także po prostu siedzę sobie i mówię, dobra, muszę to kupić natychmiast. I wchodzę na OLX-a i kupuję to i nawet się nie zastanawiam. Po prostu od razu biorę. Więc to mam nadzieję, że mi się bardzo spodoba, bo myślę, że ma na to zadatki. Chociaż widziałam, że jest napisana w bardzo specyficzny sposób. O, na przykład pierwsza strona, na której otworzyłam. Ale coś mnie do niej ciągnie. A tak by the way, to drugim tym impulsem to było Battle Royale, którego jestem w trakcie. I tak jak na Instagramie mówiłam, muszę sobie robić notatki, bo nie ogarniam, kto jest kim i w ogóle co tam się dzieje, ale jest taka wciągająca. Mega super. Polecam wam. Dobra. Przejdźmy sobie do powieści paragrafowej. O tej powieści mówił Kuba, Książkowe Dylematy, we wrap-upie, który się pojawił lub pojawi na kanale, więc ja tam też się nie będę rozgadywać. Nie czytałam jej jeszcze, ale w najbliższych dniach będę to robić na 100% i też na pewno zrobię recenzję na Instagramie. Już wam pokazywałam, jak jest pięknie wydana, ale zrobię to znowu, bo jest super piękna. Denerwuje mnie tylko to, że tutaj na grzbiecie nie ma nic. Ale też, tak jak z Kubą rozmawiałam o tym, to powiedział, że może to będzie tak się układało, jak na przykład te książki Christie czy jakieś tam inne te serie,
Ale z drugiej strony one mają mimo wszystko tytuły na okładkach, więc jakby, znaczy na grzbietach, więc nie wiem dlaczego to tak jest, ale nie wiem, no średnio mi się to podoba. Dobrze, dobrze, dobrze. I przejdźmy do czegoś, co też było taką, no nie takim impulsem jak na przykład te Mroki Borszewicza, ale też bardzo chciałam tą książkę i ja ją chciałam kupić już w marcu i ona wtedy była trudno dostępna, w sensie mało jej było na OLX-ie i tak dalej i nie wiem czy w ogóle na księgarniach była dostępna. Ale pojawiło się jej kilka sztuk i sobie właśnie zakupiłam, czyli Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze, autorstwa Gail Honeyman. Jakby nie wiem o niej nic, w sensie kiedyś czytałam jej opis, ale już zapomniałam, więc nie będę też wam przybliżać. Jeśli jesteście zainteresowani, to zainteresujcie się. Widziałam na Instagramie jakieś opinie o niej i interesuje mnie bardzo. Mam nadzieję, że mi się spodoba. W ogóle ta okładka mi przypomina trochę tu też taką trudno dostępną książkę, która się nazywa, ma tytuł... Czy chcesz o tym porozmawiać? Ten reportaż, chyba reportaż psychoterapeutki, która ma swojego psychoterapeuta? Coś takiego, sorry, jak coś pokręciłam, ale po prostu tak mi się skojarzyła ta książka kolorystycznie i w ogóle. Dobrze, już zostało nam malutko. Kolejna książka to Głód, Roxane Gay, Pamiętnik mojego ciała. Bardzo dobra, już przeczytana przeze mnie, znaczników jest troszkę, a jeszcze więcej w środku ołówkiem różnych tutaj adnotacji, zaznaczeń, bo jednak nie wszystko chciałam tymi znacznikami zaznaczać. Ważna, must read dla każdego dosłownie, bardzo dobra. Nawet jeśli mielibyście nie przeczytać całej tej książki, to chociaż fragmenty, szczególnie końcówkę w sumie, chociaż jeśli miałabym na przykład nie przeczytać całej książki, i wiedząc, co się w niej zawiera, to przeczytałabym początek i końcówkę, bo tam są takie najbardziej mięsiste fragmenty, które mogą zmusić do refleksji. Widzicie? Znowu tu słońce tutaj jest. Tragedia. Dobra, postaram się szybko to zrobić i żeby tutaj już... Dlaczego to tak szybko? Dobra, znowu zmieniam kadr. Będziemy się tak przesuwać do tyłu cały czas, ale dobra, zostało ostatnie chyba 4 czy 5 książek. Dr. Jekyll i Pan Hyde Stevensona przeczytałam już, kupiłam, przeczytałam. Bardzo, bardzo fajna i nie będę nic o niej mówić, bo można sobie bardzo zaspoilerować. Nie czytajcie tyłu, jak będziecie ją chcieli czytać i kupować i w ogóle nie czytajcie tyłu pod żadnym pozorem, po prostu to weźcie. To okładkowa cena to jest 9,90, jakby po prostu ją kupcie i ją przeczytajcie i powiedzcie mi, co o niej sądzicie. Tak. Dalej mam opowieści nieprawdopodobne Edgara Allana Poe. Tutaj znowu słońce, dzień dobry. Jakby kupiłam ją w antykwariacie za chyba 3 złote, więc jak mogę się wytłumaczyć? Edgar Allan Poe i 3 złote. Po prostu. Mam też Harry'ego Pottera. Boże, przepraszam go za to słońce, ale nie potrafię go powstrzymać jakby. No. Harry Potter i Insygnia Śmierci. Ja będę sobie zrobiła porządek w Harry Potterze i część powyprzedaję, skompletuję go sobie jakimś tam jednym wybranym w jednej wybranej oprawie graficznej, bo mam go chyba w 5 czy 6, ale stwierdziłam, że tą kupię, bo chyba mam w słabym stanie tą Insygnię Śmierci właśnie z tego wydania, a myślę, że w tym będę to kompletować. Była w antykwariacie za 15 zł. Strasznie ciężka. No, a w ogóle taka ciekawostka odnośnie tej książki jest taka, że to jest jedyna książka Harry'ego Pottera, którą czytałam przed obejrzeniem filmu, bo wszystkie czytałam po obejrzeniu filmu. W sensie oglądałam film i czytałam książkę, bo na TVN-ie kiedyś były te maratony z Harry'em Potterem i no, na pewno wiecie, o co chodzi. I mam jeszcze 3 ostatnie książki też z antykwariatu, stare i w ogóle. Z tego samego antykwariatu, z którego jest Harry Potter i Edgar Allan Poe, jest książka Mario Vargasa Llosy, Pantaleon i wizytantki. Nie mam pojęcia, o czym jest ta książka. Wzięłam po prostu ze względu na autora. Ja w ogóle strasznie lubię tę serię z Salamandrą, chociaż mają też średnie pozycje tam niektóre. Ale no, wzięłam ją, bo zbieram w sumie tego autora trochę. Mam już 4 jego książki. I on, mam nadzieję, że się teraz nie pomylę, napisał Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki. Tak, więc jego książka po prostu ze względu na to, że to jest ten autor. Mam też Artura C. Clarka z serii science fiction Młot Boga i o tym nie mam pojęcia, po prostu znalazłam ją za chyba 2 albo 3 złote, więc sobie ją kupiłam, bo tak. Będę sobie zbierać jakiś science fiction. I ostatnia już książka, tym razem nie z antykwariatu, tylko z wyprzedaży garażowej, na której byłam. Isaac Asimov,
Preludium Fundacji, kupione za 5 zł. Jest w ogóle takie piękne, stare wydanie, po prostu grzbiet połamany 500 razy. Ja kiedyś tak czytałam książki, zanim dołączyłam do Bookstagrama. W sensie, nie, że Bookstagram mnie zmienił i że przestałam łamać grzbiety książką, tylko po prostu już chciałam, żeby te książki lepiej wyglądały, bo no wiadomo. I zaczęli te książki lepiej wydawać mimo wszystko, w sensie bardziej porządnie i dzięki temu nie musiałam już łamać grzbietu książce, bo ja byłam tego zdania, że książkę mam mi się wygodnie czytać i jak potrzebowałam, to po prostu ten grzbiet. A teraz już nie potrzebuję. Mi się nauczyłam inaczej czytać. Także Asimov, super. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i sorry za to słońce. Już wiem, żeby nie nagrywać w takich godzinach następnym razem, ale kurde, no ciężko, ciężko. Teraz muszę zainwestować sobie w lampy. Dobra, dzięki jeszcze raz. Mam nadzieję, że może któreś z tych książek czytaliście, albo poleście mi, co mogę następnym razem kupić. Skoro widzicie, jakie rzeczy kupuję zazwyczaj, to może jest coś, co mi umknęło. Zresztą będę na tych warszawskich targach książki, więc też będę miała okazję, żeby sobie coś kupić fajnego. Dawajcie znać. Dzięki, że jesteście i do zobaczenia. Cześć. Love you.